Cześć, z Razji. Ostatnio dawno nie było filmiku, bo miałam trochę więcej nauki. No i dlatego dzisiaj nagrałam dla Was vloga. Dzisiaj jest 26, ale ten filmik będzie trochę później wrzucony na YouTube'a, więc zaraz Wam opowiem, gdzie dojechałam. Jestem w Wisławej Zdrój i jak widzicie, z tyłu jest napis Zacisze. To jest taki ośrodek w czasach rodzinnych. Ja tam jestem. No, na tym terenie mam wynajęty z mamą mieszkanie małe. I zaraz Wam pokażę różne atrakcje, które tu są. Na przykład te huśtawki. Na tym ośrodku ich jest prawie, powiedzmy, 50. No, na przykład te zjeżdżalnie. Tych zjeżdżalni też jest dużo. Takich po prostu placów zabaw jest tutaj mnóstwo. I niektóre się nawet nazywają polanki. Właśnie, ja się teraz huśtam. Teraz idę do takiego chyba największego w tym ośrodku. Tutaj są takie jak w parku linowym, tylko że bez tego, bez zapięcia. No i oczywiście są 25 cm nad ziemią, nad piaskiem. Zobaczcie. Są też takie trudniejsze. Przejdźmy do kolejnego. Kolejna atrakcja to jest taki jakby domek na, no, takie zadarzenie nad drzewem. No i wokół tego jest takie jak wcześniej, czyli coś takiego. Dobra, ja wszedłam tu, no i zobaczcie, jakie widoki. A tam już zachód słońca za niedługo. Okej. Spróbuję tu zejść. A, jeszcze najgorsze, zapomniałam. Patrzcie, co mi się stało, gdy tu wchodziłam. To widzimy się, jak zejdę. Już zeszłam. No i teraz idę na trampolinę. Zobaczcie. Też są takie fajne domki na takich placach zabaw. O, tutaj jest ławeczka. No i tak to wygląda w środku. Jest też takie coś, co się obraca, tylko że trzeba włożyć to dużo wysiłku, bo to nie jest takie jak na innych. Sami zobaczcie. Się prawie w ogóle nie obraca. Wcześniej się obracało, bo to jest po prostu takie ciężkie, no i chyba dlatego. O, a tu jest strumyczek. Zobaczcie, tutaj są kucyki. A tutaj właśnie w tym domku mieszka. Co ona tu robi? Co, ja się tu nie spodziewałam. Uciekłaś, czy co? Co jest? Nie wiem, czy one tak mogą. Nie wiem, kogo to jest. Zobaczcie, co znowu robi.
Idźmy dalej, bo tam się dużo już ludzi zebrało. No i tutaj możemy sobie tak usiąść. Widzicie mnie? No a tutaj jest za tym lustro. Dobra, przejdźmy dalej. Tutaj jest pokój mój z mamą, tylko że na razie jest zamknięty, bo moja mama poszła na zakupy i wróci gdzieś za kilka minut. To teraz wam opowiem, jak na razie spędziłam tutaj ten czas od chyba 14 czy jakoś tak, jest teraz 19. To tak, w początku przyjechałam tu z mamą, no i ze znajomą mojej mamy. No i wzięliśmy te walizki i przyszliśmy tutaj właśnie się rozpakować. Potem kolega mnie oprowadził po tym ośrodku, bo to jest taki otwarty bardziej ośrodek. No i pokazał mi różne polany. No i te polany miały swoje nazwy. Była na przykład duża, mała, nowa. No i na jednej było najlepsze to, że był basen. No i ja jeszcze się nie kąpałam, ale jutro zamierzam. To zaraz zobaczycie kolejne te atrakcje. Takie jakby lustro, bo to takie pogięte, no i inaczej siebie widzi. Sami zobaczyć. Z innej strony jest inaczej. Na przykład tu jestem taka mała. A tutaj też taka mała. Tu natomiast nie wiem jak to nazwać. Kolejną atrakcją jest takie coś, że to jest taki jakby labirynt i dwie lub więcej osób trzeba tam kulką dać na środek. Tutaj też jest bardzo fajnie, bo jest taki stółek, no i można przez niego tak przechodzić, a tam dalej można się wspinać. Fajne też tu są takie ścieżki. Zobaczcie. Jest tu bardzo dużo. To są na przykład do różnych domków. Widzicie? O, tu jest właśnie ten basen, o którym wam mówiłam. O, bardzo fajne też jest zjeżdżalnia do wody. Zobaczcie. Tutaj jest coś bardzo fajne na masaż. Zobaczcie, jak to pięknie jest. Teraz tutaj nikogo nie ma, więc mogę wam to pokazać. Te szachy. Zobaczcie.
tutaj jest kawiarnia w tym pomieszczeniu. Dobra, to widzimy się w domku, gdzie ja mieszkam. Ja już wróciłam, jest już późna godzina, prawie po 22, bo jeszcze później poszłam na plac zabaw. No, ten, który pokazywałam, ten największy. No i potem wróciłam do domu, do mieszkanka. No i teraz już kończę dzisiejszy vlog. A jutro wstaję rano i idę w góry. Więc do zobaczenia. O, i jeszcze zapomniałam. Subskrybujcie i lajkujcie.